Wie pan, jaka jest ważna cecha dla człowieka, dla życia w społeczeństwie? Poczucie humoru, również na własny temat. Prawo jest przede wszystkim prawidłowo uprawiane, jest i rzemiosłem, i umiejętnością. To nie jest tak, że to tak człowiek z przyuczenia coś mu się wydaje. To jest po prostu coś, co wymaga wiedzy i umiejętności. I to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Prawo to jest niesłychanie szerokie, że ktoś jest prawnikiem. To jest niesłychanie szerokie pojęcie. Ja jestem przede wszystkim profesorem prawa. Z tym, że ponieważ życie tak mną pokierowało, że ja przez wiele lat uprawiałam również zawód sędziowski, więc ja jestem również doświadczonym sędzią. Dla prawnika, generalnie rzecz biorąc, uprawiającego każdy prawniczy zawód, doświadczenie życiowe jest bardzo ważne. Skończywszy prawo, mało się wie o świecie. To nie bez przyczyny jest tak, że na przykład dla wykonywania zawodu sędziego konieczne jest nabycie określonego wieku. Nie można sensownie sądzić innych, nie mając doświadczenia życiowego, ale jest jeszcze jedna rzecz. Mianowicie cały świat, który nas otacza, to jest jeden wielki łańcuch przyczyn i skutków. Jeżeli człowiek jest młody, widzi zawsze pierwsze ogniwo, które poprzedza i ogniwo, które następuje. A po to, żeby móc rozsądnie podejmować jakąkolwiek decyzję, trzeba wiedzieć te kilka ogniw dalej, które coś poprzedzają i co najważniejsze, to co będzie dalej, następne ogniwa. Do tego potrzebne jest doświadczenie. Daj każdemu to, co się mu należy, bo na to zasłużył w tym systemie, wedle którego go oceniasz. Tylko są różne systemy. Co innego jest moralność, co innego jest prawo. Tolerancja, proszę pana. Żyj i daj żyć innym. Staraj się zrozumieć. To nie jest taka relatywizm i taka jakaś pobłażliwość, nie. Zrozumieć, dlaczego ktoś tak się zachowuje, tak robi, i czy to coś, co nim powoduje, usprawiedliwia jego aspiracje w społeczeństwie. Wbrew pozorom to nie jest banał, to jest bardzo trudna rzecz.